Siemano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Ja lewituję, przynajmniej lewituję, ale ruszam nogami. Jak widzicie, idę lewitując droidem, także to jest strasznie dziwne. A mocy używa Luke, który jej jeszcze nie ma, tak naprawdę. Yoda go dopiero nauczy. Także dziwna sprawa, ale najwyraźniej to jest po prostu uproszczone tutaj dla potrzeby LEGO. A my idziemy przygotować śmigacz śnieżny, tak jak jest napisane, dla Luka do walki. Szczerze to ja nie wiem, co tu się będzie działo, ale idziemy dalej, no idziemy legować się dalej. Klocuszki, pieniądze, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Waszek ma miecz, a jestem droidem. Ja jestem Lokarius, jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko. Tak, teraz z tego, co tam fabularnie było mówione, to chyba teraz będziemy lecieć już do Jody, nie? Się po prostu douczać się dalej odnośnie ścieżki mocy. Jasnej strony, ale właśnie nie wiem, do walki, to nie wiem, czy będziemy jeszcze walczyć z kimś. Właśnie, co tu? No bo to chyba to nie jest chyba jeszcze teraz ten czas, gdzie będziemy walczyć z tymi takimi droidami dużymi, nie? Nie wiem, może. A może i tak. W każdym razie, jeśli tak, to tak, a jeśli nie, to nie. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Aczkolwiek pamiętajcie, że jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie lajkensa, zostawcie subika. Nam to oczywiście bardzo pomaga. A tutaj Artu teraz naprawia. Dawaj, trzeba lecieć. Tak, ja bo się pogubiłem. Loki pogubił się w minigierce. Świetnie, to silnik naprawiony. Ale jak chcemy latać, potrzeba i nowego skrzydła. No Jezus, jeszcze skrzydło? A skąd ja mam ci, panie, skrzydło wziąć? Poczekaj, skąd tu wziąć skrzydło w tej chwili? Chyba, że trzeba poniszczyć wszystkie rzeczy dookoła, żeby z niego zbudować skrzydło. Jak to w LEGO. A z tą chyba nie. Może z tą? A to tutaj coś wisi, o kurde. Ja, tu czekaj, bo... A nie. A nie, to po prostu mogę mocą wziąć. A nie, proszę, mogę to zbudować. A, dobra, no ja jednak tutaj mogę zbudować. Okay. Nie, co to jest? Podnieś? O matko, no nie ciebie. Jak to chciałem podnieść, o. Okej, okay, dobra, to nice. Nie wyglądało, bo to działało. Wow, ja chcę. No, jakieś trytytki tu zamontowałem. Tak. Jak prawdziwy inżynier. Elektryk. Ale wąs. To tutaj będzie, widzisz? A no, to wychodzi. O nie. Rumowce zimowe też są fajne. Fajnie wyglądają. Ale beka, no rzeczywiście. Umieramy. Beka z typa, ma niebieskie oczy. Widzimy maszyny kroczące. Czemu ona rzuciła śnieżką? Czemu nagle taka obstrana była? Okej, okay, czyli tutaj będziemy teraz chyba latać wokół nich i ich próbować strzelać. Wiem, chyba w tych wcześniejszych częściach było tak, że musieliśmy chyba taką linką, nie? Tak, po tak, ich tak. Nóg napompywać ich. I były też pewnie jakieś... O kur... Kurwa... A ja nie wlecę! Co się tam dzieje? Zamknęło mi się! Czemu ty jesteś pod mapą? Stary, zbugowałem się. O! Wleciałem? Halo, co mi się stało? Halo. Ty gra mi się zminimalizowała. Halo, problemy techniczne, dobra, już żyjemy. Już jestem. Kurde, już ty jestem, ale... żeś tak bardzo chciał w ścianę, że aż mi grę zminimalizował. Czekaj, ale mi gra szaleje. Gra ci szaleje? Tak, nie mogę... Bo ja nie wyleciałem, nie mogę tam polecieć. Na dół, w dół leć. No ale... Czekaj, ty w ogóle koło mnie jesteś? Gdzie ty jesteś? Co się właśnie dzieje? Dobra, poleć dalej już, no. Poleć dalej, to mnie pewnie zrespi gdzieś obok ciebie. No może teraz się zrespi. O, dobra. Ale dobra, nie, tutaj to jest to prościej rozwiązane, po prostu strzelamy do tych, ale to w sumie nie, bo to są te duże. Halo. No halo. Coś mi się laguje. Ale mnie ścina. Słyszysz mnie? No słyszę cię. Widzę, sam ekran mi się zamroził i słyszę tylko takie jakieś
dźwięki. Dobra, przerwa techniczna. Dobra, powracamy, widzowie. Już wszystko naprawione, problem techniczny ogarnięty. Kasa kasę trzeba zbierać. Ciu, to są mini zestawy, które można zbierać. Kurde, odbijam się od ziemi. No, halo, ale tym się dziwnie lata. Ty, 10 tysięcy! O, stary, patrzam się, jak tam się zapchał ten. Normalnie licznik, jak tym dziesiątkę zebrałem. Ciu. Nie wiem, co ja mam robić, ja się pogubiłem. No, trzeba strzelać do tych tych. Luke, musisz zatrzymać te maszyny kroczące. Baza tak przybliżył. Tak, pamiętam, że tak trzeba było robić, ale pewnie były też jakieś momenty, że trzeba było chyba taki murek rozwalać i właśnie zbierać te takie kulki. Kurde, ja już sobie nie pamiętam, jak to było. Kurde, co się dzieje z tym grom? Halo? Ten zespół zebrałeś. Tak. To są spadki FPS-ów tutaj. I właśnie coś tu się dzieje. No. Dużo efektów cząsteczkowych. Okej, czyli tak my go nie zniszczymy, no to nie ma szans. O, o, jest linka. Dobra, kręć nim. Kurde, ty on strzela do mnie. Halo. Gdzie? Ja tu mi się zerwało? Co tu się stało? Może odleciałeś jest daleko. AT-AT. Okej, czyli tak nazywa. Kręciłem. Nie kręciłem. Czekaj. O. Aha, bo to w opadnieniu odległości musisz być. A tu musisz lecieć po tych polach. Widzisz, jak się pokazuje? Ło. Ło, dawaj. Rozbiłem się. Do niego. Trzymaj, Luke. Dobra, zaraz będzie za fontanką. Ale piękna sprawa. No i AT-AT, żadne AT-AT. Kurde, mi się zablokowało. Co, to masz takiego laga? Znowu mi się zamroziło, no. Cholera jasna, no. Momencik, ogarniemy to jeszcze raz. Dobra, powracamy po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że teraz już jest wszystko okej. Co? Ja tutaj kolejnego AT-AT biorę. O nie, nie z tej strony! Ewidentnie nie z tej strony. Wow. Ja tu biorę jeszcze innego. No dobra, bierz go tam. Tu jest to, tu jest to. O, właśnie, True Jedi, właśnie to chciałem zdobyć. A dobra. True Jedi. W takim razie można się skupić na nich. To są niby te jeszcze mini zestawy, które można by było pozdobywać, ale kurde, czy jest sens tych mini zestawów? Nie bądź taki zdziwiony. O, cyk. Nasze szanse nie są zbyt spore. No to nasze szanse nie są zbyt spore. Są dużo spore. O kurde. Są dużo spore. Ty, czemu tego samego ziomka wziąłeś chyba sobie? A, tego samego, lol. Myślałem, że jakiegoś innego. Co jest? Jak to się zaplątało? Widzisz ten sznurek? Wow, dobra, rozbiłem się, dawaj. Co tu się w ogóle stało? Halo. Ła, no strzela do mnie. O, dobra. Tu jeden sznurek trochę oszalał. No właśnie, właśnie o tym mówisz, ten sznurek się rozciągnął dziwnie. Dziwna sekwencja, buguje się mocno. No, mocno. Ostro, ostro. Mocno ostro. Cyk. Dobra, i lecimy z ostatnim. Dobra, takie są te wasze AT-AT. Łapizna. Możecie sobie dorobić. Patrz, kto tu robi. Zwykły sznurek pokonał. O nie. Fajnie. Ojoj. Co? Co tu się dzieje? Wysłać sygnał do ewakuacji. Leja. Co? Spiker? Spiker. Nie. No tam, bo jeszcze będzie akcja w tym. No jeszcze, to jest jakieś źrebie?
Oczywiście. Wow, ale proszę. Właśnie, jeszcze tutaj. Uku, jakąś szminkę mówi, śnieżną. Ale dokąd idziecie? Wracajcie! To jest jakiś komunikator, wcześniej gadali oni przez takie coś. Fajnie. O kurde. Ej, halo, szturm na bazę Echo. Dobra, skończyliśmy poziom. Jestem Leon. Ten poziom był dziwny. No, ten poziom był dziwny i zwagowany. I mało FPS-owy, nie podobało mi się. 30 tysięcy, prawdziwy Jedi. Jak parę tych zestawów zdobyły? No nie, bo to jest jakieś wyzwanie. A no właśnie, 3 zestawy. Mhm. A, te zestawy to i tak tam w sumie. Mniejsza z tym. A, bo to jest freeplay, dobra. Tak, 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 to jest jeszcze freeplay, no. Dziwna sprawa akurat, to jest freeplay, skoro się wszystko wali dookoła i generalnie zaraz no. Vader wejdzie. Także no. O nie, szturmowcy! Dlaczego wciąż ktoś do mnie strzela? FPS mode. Cyk, cyk, cyk. Co ty robisz? Mam FPS mode. Chłopcy ma FPS mode. Ty da się przebrać w szturmo... Ale jajo, da się. Tak, no da się, no. Dobra, solo. Kurde, no nie to. Ale ty, ja nie mogę tego założyć, tylko ty możesz to założyć. Dobra, jak Solo jest ewidentnym kozakiem. On się nie przebiera w jakichś mierdzących szturmowców. Dobra, uderz mnie, nie chcę nim być. Po co to zakładałeś? No nie, już nie! Nie uciekniesz stąd. O kurde. Nie każ mi cię tum, 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 tum. Tum, tum, fajnie. Tum. Uważaj, bomba. Tum, 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 tum. Chyba się zacięło. Chyba się zacięły. Chyba się szturmowcy nie są zbytnio inteligentni. Przeskakiwanie przez te, przez płotki. To na olimpiadzie jesteś? Yeah. Lodowa, zimowa olimpiada w Gwiezdnych Wojnach. Oj, otrzep się, śpieszymy się. No matko, ile was tu jest? Ciu, 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 ciu. Znowu mi się wściekło. Kurde, no nie gadaj, no serio? No, poczekaj. Dobra, więc ewidentnie mamy jakieś problemy techniczne, jeśli chodzi o tę gierkę dzisiaj. Także, no zobaczymy, ile ten odcinek będzie miał w minut, bo no już po raz któryś Loki ma jakiegoś Freeza dziwnego na ekranie. Także najwyżej będzie krótszy odcinek, jeśli będzie się to powtarzało, no bo to też tak bez sensu jest takie granie, jak to tak... Czemu ja coś klikam? Nie wiem. Nie wiem, czy jakąś minigierkę już odpalił. Jeśli mógłbym coś powiedzieć... Już! Wow! Prędkości! Dołóż! Artu? Spokojnie, Artu! Lecimy, lecimy! Lecimy, lecimy! Easy, easy. Boy. Jeżeli to wycie charakterystyczne. Zbliżają się do nas. Czyżby? To patrz. Hanek. Zauważyłem wcześniej, iż hipernapęd jest uszkodzony. Nie osiągniemy prędkości światła. Super, wymanewrujemy. No dobra. A jakim będę, przepraszam? Lukiem? Tym takim co. A nie, dobra, ty strzelasz. Się, będzie trzęsło. A, dobra. To trzymam po prostu ten. Dobra, no i taki collaboration mi się podoba. Collaboration! Tu. Nie zestaw. Dobra, to chciałem zebrać. Pieniądze. Ja wiem, opatrz ile. Kurde, ile tysięcy. Ale się uzupełniło. O cholera, jasne. Co my mamy tu zrobić? Pokonaj ścigające się myśliwce TIE. No, wyciągnę nas z tego. Bez problemu. Kolej w myśliwce. O kurde, ale przeleciał. Dobra, do tego. Ty mi tak latasz tu. Bo patrz, dostajemy oklep. Dobra, beczka. Kołki. Jezus! Dawaj, dobrze. Mamy myśliwce, daj
stoi na ogonie. No co ty nie powiesz, Sifi? Także robimy postępy. Fifi? Fifi. Fifi. Przed nami, przed nami, przed nami. Dobrze. Ty, ale tam jest pieniędzy. I zawrotka. Dobra. Kiedy są kolejne pieniądze? Dawaj, tą kropeczkę musisz białą trafiać. Nie chcę tu tkwić cały dzień. Musimy uciec z tym gwiazdnym niszczycielom. Oj, cicho tam, cicho. Zbieram pieniądze, nie widzisz? Babo. Kurde, no. No, dawaj. Moje czujniki wskazują, iż odnieśliśmy poważne o nie! Poważne o nie? Musimy zastrzelić antenę radarową. I ich wieżyczki. Mają potężny zasięg, słowo daję. Zwykłe działa laserowe nawet ich nie drasną. Musisz w nie posłać torpedę protonową. Kurde, no halo. Co się dzieje? Bo zacząłem wyatywać za mapę. Chyba strzelaj tam do tych wieżyczek. Gdzie ja strzelam w ogóle? No właśnie, dobre pytanie. A czemu nie mogę? A, bo ty, jakieś te protonowe musisz tam posłać. Ale ja nie mam nic takiego. Ja też nie. Że musisz zebrać gdzieś. O kurde, hej, rzeczywiście tak może być. Skoncentruj się może. Jak ty mnie nazwałaś? Jak nazwał? Filociku. Filociku. Wydaje mi się, że musisz zebrać, ale ja nie wiem gdzie to jest. No właśnie, cholera, kurde, szukam tego, ale też nie widzę. Moment, moment. El momento, por favor. Teraz tutaj stąd będzie niszczyciele gwiezdne. Okej. Okay. Tam, tutaj trzeba coś im posłać, cholera, ale... Kurna, gdzie to jest w takim razie? To nie to jest właśnie? Nie, no nie, to, jest... no, to jest sama antena. Kurde, no i strzelają do nas cały czas te gnomy. Pieniądze. Bo tu może już siąść, trudziadę. A, nie. A, jeszcze nie siadłem. Ej, no gdzie to jest? Ej, to on lata z tym? No właśnie nie. Tak się... A, ej, ty masz! No to ty masz! Jak ja mam to zrobić? X-em! A, muszę najechać, dobra. O, mi sam uderzył, lol. Czyli jednak, no dobra. Mamy kurde, no. Kurde, poczekaj, do nas strzelają, weź ich trochę wybij, tych myśliwców. Ja pierdzielę, ale to jest wojna. Ale młyn. Dobra, jedź. Czekaj, dawaj jeszcze tego. Dobrze, łatwo. Chodź tu. Dobra, strzelaj, no. To jest po drugiej stronie chyba. Albo to nie było po drugiej stronie? Nie wiem. Kurde. Kurde, nie, to, jest, nie, to było z drugiej... Nie, czyli dobrze byłem. To umieramy. No, jakby wiem. O, dawaj. Ciągle walą do nas, wszystko co może do nas wali. A, chyba już, uciekli przed Imperium. Jak? Gdzieś tu? Okej. Dało się, uff. Wow. Asteroidy. Chewie, 271. Chewie. Nie włocha, Chewie. Co jest? Nie celujesz chyba naprawdę w pas asteroid. Szaleństwo lecieć za nami, no nie? O nie. Proszę pana, Gigasza Solo? Szansa na przelot przez pas asteroid wynosi... To no popieprzyło. Co tu się dzieje? Roboty drogowe. O kurde. Nie wierzę, że to robimy. Świetnie. Też takie miałem plany na dzisiaj, księżniczko. Dobra, speedrun. Boże, Jezus. Ty strzelaj w to, strzelaj w to. Dobrze. Mini zestaw. Chyba to był mini zestaw. Chyba to jest zniszczalny kamień, weź go. Ej, co się stało? Co się stało? Ty, bo walnąłem, o dobra, już żyjemy. Bo walnąłem w coś i tak nas ten...
odsunęło. Bo są mini zestawy. Musisz już nie strzelać. O, tu. O, dobrze. A nie, albo nie był mini zestaw? No to nie wiem, co to było w takim razie. 4 na 5. Po, coś minęliśmy. Chyba nieistotne. O. Hehe, debile. Co jest? Jest Uniu. Matko, jak strzel... O Jezu, zatrzymaliśmy się. Haha, ale to było taktyczne. Tak, no. Taktykie? Znowu. Ło, wow, ale krupimy. Bardzo się dzieje, ja to jednak jestem... Elektryk. A tu co mamy? Przepraszam bardzo, ale dokąd lecimy? Na co dokąd? Lecę bliżej do jednej z tych wielkich. Bliżej? Bliżej? Dobra, tak będzie nieźle. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Cia, ja też. Kać nam wypadł? O Jezu, my wleciliśmy do środka asteroidy? Nic się nie stało, Artu. Ustalam nowy kurs. A Luke do Jody leci? What up? Lecimy do układu Dagobah. Dagobah. Nic mi nie mów o szansach. No i dobra, poziom ukończony w takim razie. Gra swobodna, monety. No, pięknie, oczywiście, że True Jedi. Ale Bezos? Ewidentnie coś ominęliśmy. Bezos. No to jest znowu trzy mini zestawy. To zostawię skomponowanie jakichś tam modeli statków. Tego generalnie tak nie kupujemy, bo to jest najbardziej zbędna rzecz. Mhm. Tak, no ewidentnie naszym teraz zadaniem jest polecenie na Dagobah, do mistrza Jody. Także będziemy tam lecieć, ale to już w następnym odcineczku, widzowie. Ten już odcineczek zakończymy, tak jak mówiłem, trochę krótszy jest, bo my mamy problemy techniczne. Póki co teraz były ok, ale nie wiadomo, kiedy to się wywali jeszcze, więc... Hyperkometa? No, chyba nie jest dużo krótszy. Nie. Myślę, że koło tych ponad 20 minut będzie miał, także... No nic, no musicie się tym zadowolić, tak czy siak. My będziemy kończyć i słyszymy się w takim razie w kolejnym odcineczku. Polecimy do Jody, będziemy się nauczać nowych rzeczy odnośnie kontroli, swoje mocy i tak dalej. Także no, jak się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajkęce, żeby zostawić subika. Nam to bardzo pomaga i lubimy widzieć, jak wam się podoba. Komentarze też możecie jakieś napisać miłe dla nas. No i co? Na razie. Cześć. Siema.